Cześć, z tej strony Monika, zapraszam na kolejny mocny, spalający trening, gdzie będziemy walczyć z nadmiarem tkanki tłuszczowej. Jedna seria w tym treningu to tylko 4 minuty, ale te 4 minuty robimy bardzo intensywnie, bardzo mocno, bardzo szybko, dajemy z siebie 100%. Serii będzie 8, więc 8 razy 4 minuty. Pomiędzy seriami robimy przerwę, zaczynamy rozgrzewką, kończymy oczywiście przyjemnym rozciąganiem. Do treningu będzie Ci potrzebna woda do picia oraz przyda się mata lub jakiś ręcznik do ćwiczeń w podporze. Skoro jesteś już gotowa, zaczynamy trening step touch. Hop. Do boku, kolana ugięte, dostawiamy nogę. Otwieramy klatkę. Wydech, wydech, wydech. Jak otwierasz, wydech. Wciągaj powietrze nosem, wypuszczaj ustami. Pamiętaj, prawidłowa postawa, proste plecy. Brzuch napięty. Wyprostowana jesteś, nie garbimy się. Jeszcze. Ręce góra-dół. Mocny wymach. Proste ręce, hop. Dobrze, dawaj. Podnosimy temperaturę. Boku. Hop, hop, hop. Wyciągnij rękę. Step out, czyli zostajemy w miejscu. Jeszcze. Wyciągnij ramię, wyciągnij rękę po skosie. Cztery, trzy, dwa. Jeden, zostajemy i same krążenie ramionami, hop. Obszernie do tyłu, duże koła dziewczyny, duże. Świetnie, dawaj. I cały czas spokojny, miarowy oddech. Zadbaj o to, aby mieć wydmuchany nos na czas treningu, żeby swobodnie oddychać. I ręce do przodu. To samo przód. Przed treningiem też warto się nawodnić. Ostatni posiłek, tak najpóźniej, półtorej godziny przed ćwiczeniami. Cztery, trzy, dwa, jeden. Zostajemy w miejscu. Ręce wyprost, skręt klatki do tyłu, wyprost i hop, wracamy. Wymach ręki i dawaj, dajesz. I hop, otwórz, 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 otwórz. Cztery, trzy, dwa, jeden. Krążenie, wysoko ręce i rysujemy ogromne koło. Pracujemy całym ciałem. Rozciągamy brzuch, rozciągamy plecy. Cztery razy w jedną stronę i cztery razy w drugą. I dawaj. Lekko rozstaw nogi. Wyciągnij. I jeszcze raz. Świetnie, krążenie biodrami. Stajemy i krążenie. Mocne, duże koło. Nogi są proste. Dłonie wygodnie na biodra. I mocne krążenie. I zmień stronę. To samo, druga strona. Rozgrzewamy nasze stawy. Rozgrzewamy mięśnie. I podnosimy temperaturę ciała. Dobrze. I uwaga, za kroki i ręce do góry. Hop. I hop. I na obydwie nogi. Góra.
Wydech. Hop. Wydech. Jeszcze. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Szeroki wykrok do boku i ciężar z jednej strony na drugą. Rozciągnij. Wróć. Druga strona. Na sekundę przytrzymaj. Jeszcze. Ostatni. I lecimy dziewczyny pajacyki. Góra. I hop. I obszerny pajac. I cały czas spokojny oddech. Trzymaj brzuch napięty. Jeszcze. Super, dawaj. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Super. I uwaga. Krążenie kostką. Palce do ziemi, pięta do góry. I rysujemy kółeczka na zewnątrz. I zmień stronę. To samo na zewnątrz. Temperatura podniesiona. Zaczynamy trening. Ta rozgrzewka nie była taka długa z tego względu, że Tabata to trening jest intensywny i nie trzeba tak mocno się rozgrzewać. Ważne, że stawy rozruszałyśmy przed ćwiczeniami, więc uwaga, łyk wody i działamy z ćwiczeniami. Dziesięć minut do startu, przysiad, ręka nisko i dwa pajace. 20 sekund i staraj się robić bardzo szybko czas. Start, hop. I dawaj, ogień jak najszybciej. Równe tempo, nie zwalniamy, cały czas szybko. Hop, szeroki przysiad. Jeszcze 5 sekund. 3, 2, 1, brawo! I pierwsze ćwiczenie za nami. Drugie, za krok, noga do tyłu, hop, i kolano do góry z wyskokiem. 3, 2, 1, start. Wydech, hop, wydech. Wyskocz. Pracujemy nad pięknymi łydkami. Jeszcze 8 sekund. Wydech, 3, 2, 1, brawo. Luz. Drugie ćwiczenie za nami. To samo, tylko dwa pulsy. Same przeskoki. Przysiad. Hop, hop, góra. Hop, hop, góra. Podwójne. Bez pajaca. Sam przysiad. Ręka nisko. Dobrze. Staraj się opuszczać klatkę tak, żeby się nie garbić. Brawo. Czyli nie do samej ziemi, ale tak, żeby jeszcze utrzymać prosty kręgosłup. Uwaga, za krok na drugą stronę. Start. Hop. Wyskocz. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Brawo, dawaj. Świetnie. 8 sekund. 3, 2, 1, super. I powtarzamy całość, czyli przysiad, ręka nisko, dwa pajace. Powtarzamy 2 minuty. Uwaga, start. Hop, hop, ręka. Hop, hop, druga. Świetnie. Dawaj, dawaj. Hop. Jeszcze 5. 3, 2, 1. Dobrze. Już ponad połowa pierwszej serii. Za krok
I nisko noga, uwaga. Start. Wyskocz. Hop. Brawo, dawaj. Osoby początkujące bez wyskoku. 8 sekund. Wydech, wydech, wydech. Jeszcze jeden. Dobrze. I same przysiady. Podwójny. Ręka nisko. 3, 2, 1. Działamy. Hop. Przeskocz. Szeroko nogi. Szeroko palce na zewnątrz. I pochylamy się. 5, 4, 3, 2, ostatni. Dobrze. Za krok na drugą nogę i mamy przerwę. Działamy. Uwaga. Start. Hop. Wyskocz. Wystarczy centymetr nad ziemią. Ciężar schodzi najpierw na palce, a potem na całą stopę. 5 sekund. 2, 1. Brawo. Pauza. Będzie potrzebna mata lub coś pod łokcie, bo nie będziemy się kłaść, tylko chodzi o same łokcie. Zaczynamy przysiad i kopniak do boku. Uwaga, start. Hop i wykop. Wysoko. Mocno. Dobrze, z wydechem. Wdech, wydech, wdech, wydech. Brawo, jedna strona cały czas pracuje. Mocno. 3, 2, 1, świetnie. Druga noga, dziewczyny, druga noga. Lecimy, piękne uda, piękne łydki, bez tłuszczu, z samymi pięknymi mięśniami. Hop, hop, wydech. Super. Dawaj, prowadź cios. Mocno. Wysoko noga. Świetnie. Jeszcze 5 sekund. Dawaj wyżej, dawaj mocno. 2, 1. Dobrze. Deska. Lecimy, deska. I nogi szeroko, wąsko. Uwaga, go! Hop. Skaczemy. Szeroko. Rozstaw i wąsko. Proste ręce. Jeszcze 5 sekund. 3, 2, 1. Dobrze. Zostajemy i kolano po skosie w podporze na prostych rękach. Uwaga. Start. Skosy, skosy. Szybko. Szybko, szybko dawaj. Nogi rozstaw tak na szerokość ramion. Świetnie. 4 sekundy. Dawaj. Dobrze. Powtarzamy. Druga tabata. Jesteśmy w połowie. Przysiad i dawaj. Kopniak. Hop. Cios. Wysoko nogę dawaj. Wydech. O to chodzi. Dać siebie 100%. Najszybciej. 3, 2, 1. Świetnie. Gorąco. Powiem Ci, że gorąco. Druga strona. 3, 2, 1. Lecimy. Piękna uda. Wydech. Hop. Pochyl się. Prowadź cios. Jeszcze 5. 3, 2, 1. Brawo. Podpór. Podpór, podpór. I szeroko, wąsko. 2, start. Hop.
Szybko. Jeszcze szybciej. Dobrze. 5 sekund. 2, 1. Luz. Kolano skos. A potem pauza. Potem chwilę odpoczywamy, pijemy wodę. Uwaga. Skosy, hop. Szybkie. Skosy, dawaj. Szybciej. Szybciej. Jeszcze. Jeszcze, jeszcze. Dawaj, nie opadają biodra. Jesteś w górze. Jeszcze jeden. Dobrze. Przerwa, odpoczywamy. Przysiad z lekkim wyskokiem do boku, czyli przysiad, wyskok, bok. Hop. I hop. Po kwadracie. Uwaga, 2, 1, start. Hop. I dawaj. Przysiad, wyskocz, kolana na zewnątrz, palce na zewnątrz. Dobrze. Jeszcze 5 sekund. 2, 1. Dobrze. Trzecia tabata. Zaczynamy trzecią tabatę. Wyskok do boku. Z wymachem. Hop. Z lekkim zakrokiem. Start. Wyskocz. I dawaj. Tempo. Szybko. Dawaj, dodaj wymach rąk. Działamy. Cały czas. Całe 20 sekund. Musi być praca. Musi być wysiłek. 3, 2, 1. Super. A w trakcie przerwy po prostu maszerujesz i łapiesz oddech. Pajacyki pełne. Góra i dół. Uwaga, 2, 1. Czester. Hop. Dobrze. Obszernie ramiona pracują. Dawaj. Jeszcze 5. 2, 1. Plus. Świetnie. Wyskok do boku. Przysiad wąski. Z wyskokiem. W przysiadzie. Start. Hop. Raz. 2. I wyskocz. Raz. 2. Brawo. Dobrze. Wąsko, czyli na szerokość bioder. Jeszcze. Ostatni. Dobrze. Super. Powtarzamy całość. Więc tylko 2 minuty pracy do przerwy. Uwaga. Przysiady. Start. Hop. I po kwadracie. Dawaj. Bok. Przód. Dawaj, dawaj. Lekki wyskok. I zmieniamy kierunek. 3 sekundy. 2, 1. Świetnie. Maszeruj. Wyskok do boku za krokiem. Uwaga. Czas. Start. Praca. Mocno. Proste plecy. Nie garb się. Oddychaj miarowo. Bez paniki. Wciągaj powietrze nosem. Wypuszczaj ustami. Pauza. Nic nie mów, bo wtedy możesz właśnie tak jak ja łapać zadyszki. Pajacyki. Uwaga. Start. Szybkie. Turbo pajace. Szeroko nogi. Jeszcze dobrze. Dawaj. 8 sekund. 3, 2, 1. Pauza. I ostatnie ćwiczenie. Wyskok do boku. Z wąskim przysiadem i wyskokiem. Uwaga. Start. Wyskocz 2 razy. Hop. Pracują łydki. Pracują pośladki. Pracują uda.
a kalorie spalają się z każdej części ciała. Jeszcze 3, 2, ostatni. Dobrze. I odpoczywamy. Raz, dwa. Burpee, czyli dłonie na ziemi, wyrzucasz nogi do deski, wracasz szybko, płasko obok dłoni i 2 pajace. 3 pajace. Uwaga, 2, 1, czas start. Hop. Wyrzuć, wróć. 3, 2, 1. Hop. 3, 2, 1. Tempo. Jeszcze dawaj. Oczywiście osoby początkujące robią to samo, ale w zwolnionym tempie. Dobrze. Pauza. Skakanka. Skakankę wszyscy znamy. Nie muszę mówić. Skaczemy pojedynczo, noga. Jedna, druga. Start. I jak najszybciej. Twoim zadaniem jest szybka praca. Dawaj, dawaj. Wysoko kolana, 5 sekund jeszcze. 3, 2, 1. Dobrze. To samo co na początku, z tym, że burpee i 3 razy nogi szeroko, wąsko. Wracamy i znowu 3 pajace. Uwaga, start. Hop. 1, 2, 3. Wróć i 3 pajace. Szeroko, wąsko nogi. Przeskoki w desce. Dobrze, hop. Ostatni, brawo. I skakanka znowu, ale pojedynczo. Z nogi na nogę, znaczy 2 razy na nodze i 2 na drugiej. Czas start. Na łydki. Ćwiczenie na łydki, piękne łydki, dawaj. Zobacz, już robimy 4. tabatę, więc jesteśmy w połowie treningu. Mam nadzieję, że się dobrze czujesz, że uśmiech na twarzy, pauza, połowa to jest naprawdę duży sukces, a później jest już z górki, więc uwaga, działamy, dawaj, start, burpee, wyrzuć i pajac 3 razy, hop, hop, wróć, jeszcze. 2, 1. I ostatni. Świetnie. I znowu skakanka pojedyncza. Uwaga, 3, 2, 1. Go. Ja się czuję świetnie. Uśmiech od ucha do ucha. Endorfiny skaczą. Nawet nie czuję tak dużego zmęczenia, pomimo że trening jest bardzo intensywny. Pauza. Te 20 sekund jednak robi robotę. To nie jest taki czas, że można się bardzo zmęczyć, a jest skuteczny w walce z tłuszczem. Uwaga. Burpee znowu. Hop. Przeskoki. Hop. 2, 1. Wróć. 3, 2, 1. Hop. Jeszcze. 3, 2, 1. Ostatnie pajacyki. Pauza. I znowu skakaneczka. Pojedynczo. Znaczy na jednej nodze. 2 razy. Czas start. Dobrze. I cały czas miarowy oddech. W rytmie ćwiczeń. Tak jest. Połowa. Specjalnie taką zrobiłam środkową tabatę. Pauza. Taką lżejszą, żeby właśnie trochę odpocząć i żebyś miała powera na tą dalszą część. Krótka przerwa.
Zaczynamy przeskokami do boku. Wyobraź sobie, że jest tutaj płotek, że jest przeszkoda i musisz po prostu przeskoczyć do boku. 3, 2, 1, czas, start. Hop. I 20 sekund. Wyskocz. Przeskocz, dawaj. Dodaj ręce, żeby było łatwiej zrobić wymach, żeby zrobić wyskok. I jeszcze 5 sekund. Hop. 3, 2, 1. Świetnie. Uwaga, przysiady. Przysiad i unosimy kolano. I na zmianę prawa i lewa. Uwaga, dodaj ręce wysoko. Start. Hop. Hop. Kolano. Przyciągnij kolano. Super. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Jeden. Świetnie. Mostek. Mostek. Reszta zostaje. I ręka do nogi. Hop. I ręka do nogi. Start. Klęk odwrócony. Dłonią dotykamy stopy. I na zmianę. I szybko. Jeszcze. 2, 1. Świetnie. Zostajemy i robimy pompki na triceps. Zostajemy dokładnie w tej pozycji. Biodra wysoko. I opuszczamy klatkę. Opuszczamy biodra. Hop. Wdech, jak się opuszczasz, wydech, kiedy się podnosisz. Świetnie. Dawaj, dawaj. Wycinamy piękne ręce. Jeszcze 3, 2, 1. Brawo. Podnieś się i całość powtarzamy. Wyskoki. Uwaga, start. Przeskocz. Wysoko. Dawaj jeszcze wyżej. Napisz w komentarzu, jaką sobie zrobiłaś przeszkodę. 3, 2, 1. Świetnie. I przysiady. Przysiad z przyciągnięciem kolana po skosie. Uwaga. Start. Wydech. 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 Dobrze. Piąta tabata. Więc jeszcze tylko 3. Przerwa. Świetnie. Mostek. Ręka do nogi. Stopa do dłoni. 2, 1. Start. Tempo dawaj. Szybko. Szybko. Wydech. 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 4, 3, 2, 1. Świetnie. Luz. I lecimy ramiona. Lecimy tricepsy. To samo. Uwaga. Start. Szybko. Szybka praca. Opuszczaj górę. Poczuj ramiona. Poczuj ręce. Poczuj, jak pracują twoje ręce. Góra, góra, hop, hop. Jeszcze 5 sekund, szybciej. 4, 3, 2, 1. Brawo. Luz, pauza. Odpoczywamy. Szybkie nóżki, czyli leciutko się pochyl, proste plecy, napnij brzuch, kolana ugięte i szybko tupiemy, będąc na palcach. Jeszcze 10 sekund. Ostatni głęboki wdech. Mam nadzieję, że napiłaś się podczas przerwy. Uwaga, 3, 2, 1 i start. I lecimy. I bardzo szybkie tupanie. Ogień. Mocno.
Dawaj, dawaj, jeszcze 8 sekund. Szybciej. Wiem, że potrafisz, wiem, że możesz. Szósta Tabata. Jeszcze tylko dwie. 2, 1. Przerwa. Dobrze. 2 pajace i przysiad z pulsem, czyli 2 pulsy. Raz, 2. Uwaga. 2, 1. Start. Hop, hop. Raz, 2. Hop, hop. Raz, 2. Dobrze. Hop, hop. Przysiad, puls. Hop, góra. Przysiad, puls. I jeszcze ostatni. Przerwa. Dobrze. 4 kolana, znaczy kolano do boku, do klatki, na jedną stronę. Start. Wydech. Jedna strona. A powiedziałam 4 kolana, bo w treningach fitnessowych zazwyczaj jest 4 kolana na jedną stronę, potem 4 na drugą i tak się to fachowo nazywa. Jeszcze. 3, 2, 1. Dobrze. Druga strona. Druga noga. Lecimy to samo. 3, 2, 1. I uwaga. Go. Wydech. Pochyl się. Noga z przodu ugięta. Pracujesz drugą. Jak najszybciej przyciągnij. Wyprostuj. I dawaj jeszcze 5 sekund. Jeszcze szybciej. Dodaj ręce. 2, 1. Dobrze. I powtarzamy wszystko 2 minuty przed nami. Szybkie nóżki. Prawda, że fajnie? Go! Że przyjemnie, że fajny trening. Mi się bardzo podoba. Fajne ćwiczenia wybrałam. Takie niezbyt ciężkie. I każdy jest w stanie je zrobić. Szybciej, szybciej. 3, 2, 1. Dobrze. Pajacyki i przysiad. Są to ćwiczenia, które każdy w zasadzie zna. Nie są skomplikowane. Uwaga, start. Puls, puls. Góra, góra. Puls, puls. Hop, hop. Dobrze. Jeszcze. Hop, góra. Puls, puls. Ostatni. Super. Przerwa. Lecimy kolanko. Kolanko, a potem tylko 2 tabaty, więc już nie ma mowy, żebyś przestała w połowie. Już lecimy do końca. Bo 2 tabaty to 8 minut. 8 minut treningu. To jest nic. Widzisz timer, że jest trochę dłużej, ale to dlatego, bo jeszcze dochodzą przerwy. Przerwa. I jeszcze dochodzi rozciąganie, którego nie pomijasz. Zostajesz ze mną do końca. I uwaga, start. Do końca musimy rozluźnić mięśnie po treningu. One się spinają, one się kurczą. Musimy je rozciągnąć. Jeżeli mają rosnąć, to musisz je rozciągnąć po ćwiczeniach. 3, 2, 1. Brawo, odpocznij. I ostatni głęboki wdech. Za kroki z przeskokami i noga do tyłu i lecimy. Przeskoki. 3, 2, 1. Go! Działamy! Hop! Hop! Tył. I wyprost. I dawaj. I jeszcze. Jeszcze. 8 sekund. 2, 1. Dobrze. Przysiad połączony z pajacem. Przysiad szeroki z pajacykiem. Start. Hop. Hop. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Działamy. Hop. Nie zwalniaj.
To jest siódemeczka. Szczęśliwa siódemka. Przedostatnia tabata. Dobrze. Przysiady. Same przysiady. Zwykłe przysiady. Bez niczego więcej. Start. Wydech. 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 Dobrze. Wydech. Praca. Jeszcze 4, 3, 2, 1. Świetnie. I boksujemy. Boks. Zaciskamy pięści i walimy w powietrze. Albo sobie wymyśl jakiś cel, któremu chcesz dowalić i mocno i szybko walimy. 8 sekund. Przedostatnia tabata. 2, 1. Dobrze. Przeskoki za kroki. 5 sekund. Każde te 10 sekund maszerujesz w miejscu. Start. Hop. Super. Dawaj. Duży przeskok. Duży przeskok. 4, 3, 2 i 1. Świetnie. Pajaco przysiad. Start. Wydech, wdech, wydech, wdech. Działamy do końca 10 sekund. Nie zwalniaj. Równe tempo. 2, 1. Dobrze. Przysiady. Przysiady. Uwaga, start. Wydech, wydech. Dawaj, dawaj. Niżej pupa. Niżej pupa, kolana nieruchomo. 5 sekund. 2, 1. Przerwa. Dobrze. I ostatnie. Ostatnie ćwiczenie. Boks. Zaciskamy i go. Ostatnie 20 sekund. 15. Szybciej. Szybciej. 10. Szybciej. Szybciej. Jeszcze szybciej. 5. 3, 2, 1. Luz. Pauza. Ostatnia tabata przed nami. Kocham to uczucie, kiedy przede mną ostatnia seria. Kolana wysoko, czyli skip A. Uwaga, 3, 2, 1 i go! I na maksa teraz dajesz z siebie 110%, bo to jest tylko ostatnia seria. Znaczy, to jest już ostatnia seria i tylko 4 minuty, 8 sekund. Dawaj, dawaj, wyżej kolana, wiem, że masz jeszcze siłę, ja wiem. 3, 2, 1, dobrze. Bieg w podporze, czyli w zasadzie to samo, ale w podporze. Uwaga, 2, 1, start. Szybko. Biegnij, biegnij, dawaj. Nie poddajemy się, biegniemy do końca. 10 sekund tylko. Dawaj, jeszcze 5. 3, 2, 1, dobrze. Zostajemy w dole. Skręty w podporze. Skręty w planku. Proste ręce. I skręcamy biodra. Start. Hop. Bioderka. Same biodra pracują. Jeszcze.
jeden. Dobrze. Góra, pięty o pośladki, czyli skip. Trzy, dwa, jeden. Start. I szybko. Uderzamy. Uderzamy butem, uderzamy stopą o pośladek. Szybko, szybko. Ja cię widzę. Szybciej, dawaj, bo to jest ostatnia seria. Co ci zależy? Czemu masz robić to wolno, skoro możesz szybko? Pauza. I wtedy masz z tego lepsze efekty, lepsze profity. Nic więcej. I znowu, skip, a kolana, góra, hop. Ostatnie 20 sekund. Szybciej. To jest dla ciebie trening. Ćwiczysz dla siebie. Ja ci tylko pokazuję, co już robić. 3, 2, 1. Świetnie. Bieg w podwórze. Dawaj. 3, 2, 1. Start. Szybko. Biegnij. Kolana. Do klatki. Jeszcze. 4, 3, 2, 1. Brawo. Skręty. Jak masz matę, to przejdź na łokcie. Uwaga. 2, 1. Start. Skręty. Biodra do boku. Dawaj, mocny skręt. Cały czas jesteś w ruchu. Nie ma pauzy. 3, 2, 1. Świetnie. Ostatnie ćwiczenie. Ostatnie ćwiczenie. Czy ty to słyszysz? Uwaga. Start. Dawaj. Ostatnie 20 sekund. 15. Do końca. 10. 5 sekund jeszcze. 3, 2, 1. Luz. Luz, teraz stój. Parę sekund na złapanie oddechu. Przybijamy piątkę. Piona. Udało się. Zrobiłyśmy długi trening. Intensywny. Powoli unieś rękę. Powoli się wyciągnij do jednego boku. To bardzo mocny trening był, bardzo intensywny, bardzo skuteczny w spalaniu tkanki tłuszczowej. Zobaczysz efekty szybkie, szybko przyjdą. Jeżeli będziesz też stosowała zdrową dietę, to bardzo szybko zobaczysz piękne mięśnie, piękny brzuch, wysmuklone ramiona. Smukłe łydki. Druga strona. Ale trzeba zdrowo się odżywiać. Dużo pić wody. Może zacznijmy od tego, żeby unikać niezdrowych produktów, produktów przetworzonych. One są najgorsze dla Twojego ciała. Czyli wszelkiego rodzaju gotowych produktów, typu zupki, instant. Typu jakieś ciastka, słodycze, cukier. Przede wszystkim ogranicz cukier, bo on jest odpowiedzialny tak w 90% za Twoją nadwagę. Ogranicz używki. Wyciągnij ręce do góry teraz. Papierosy. Trochę mniej kawy, a na pewno bez cukru. Najlepiej też bez mleka. Sama czysta kawa jest ok. I teraz ręce do domu. Zatem nie każda nadwaga wynika ze złej diety czy z braku ruchu. Może też się okazać, że masz jakieś dolegliwości, jakąś chorobę. To też warto zrobić badania i udać się z badaniami do specjalisty, z wynikami do specjalisty. Dobrze, wyprostuj się i teraz chwyć za stopę i dociśnij do pośladka. Podeprzyj się ściany.
taki trening możesz wykonywać 2, 3, 4 razy w tygodniu, jeżeli jesteś osobą bardziej zaawansowaną. Jeżeli nie czujesz zbyt dużego zmęczenia, bo to jest tak, że możesz robić treningi codziennie, ale organizm, bo w zasadzie właśnie organizm da ci znać, jeżeli to będzie za dużo. Po prostu będziesz czuła zmęczenie, takie, że nie będzie ci się nic chciało, nie będziesz miała ochoty na ćwiczenia. To znaczy, że musisz sobie dać czas odpocząć. Jak to minie, czyli na drugi, trzeci dzień, wtedy możesz właśnie kontynuować treningi. Druga strona. A jeżeli jesteś osobą początkującą, jeżeli jesteś ze mną pierwszy raz, to na drugi dzień możesz czuć ból mięśniowy, co jest w zasadzie normalne, bo nagle zaczynasz używać tych mięśni, których wcześniej nie używałaś, ale to minie, z każdym treningiem będzie coraz lepiej i już nie będziesz czuła tego dyskomfortu. Dlatego też ważne, żeby nie pomijać ani rozgrzewki, ani rozciągania, bo dzięki temu właśnie zmniejszymy te ewentualne dolegliwości, jeżeli jesteś osobą początkującą. Szeroki rozkrok i na jedną stronę ciężar. Poza tym też, jeżeli bardziej chcesz zadbać o swoje zdrowie, to możesz sobie zrobić testy na nietolerancje pokarmowe, bo może się okazać, że masz jakieś nietolerancje i twój organizm po prostu walczy z pokarmem, który spożywasz. Druga strona. Jeszcze się wyprostuj, jeszcze pośladek, czyli stopa na kolano i leciutki półprzysiad. Półprzysiad nogą, która dotyka podłogi, lekko się opuści i odpychaj kolano do ziemi. Odpychaj kolano w dół. Głęboko oddychaj. I druga strona. Tak samo możesz podeprzeć się ściany, albo jeżeli nie możesz zupełnie złapać równowagi, to samo zrób na macie, na podłodze. Czyli zakładasz zakładasz stopę na kolano, gięte. Bo w tym treningu ćwiczyły mocno pośladki, mocno pracowałyśmy nad pupą, więc musimy rozciągnąć. Dobrze. I jeszcze ręka. Przód, bok i w łokciu dociśnij. Rozciągamy ramiona. Głębokie wdechy, spokojne wydechy. I na drugą stronę to samo. Dziękuję ci bardzo. Zostawiam cię w tym stanie o kilkaset kalorii mniej. Mam nadzieję, że ten trening ci się podobał i oczywiście napisz mi komentarz. Jeżeli tak było, albo nawet jeżeli tak nie było, daj łapkę w górę, subskrybuj mój kanał, wbijaj na fanpage, na naszą grupę, obserwuj mnie na Instagramie. Kolejny trening jak zawsze za tydzień, czyli w poniedziałek. Widzimy się koniecznie. Do zobaczenia. Cześć.